Borys Budka, prawnik, ekonomista, samorządowiec, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. W rządzie Wykopacz pełnił funkcję ministra sprawiedliwości. Do Zielonej Góry przyjechał na zaproszenie powiatowego klubu obywatelskiego. W sali witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej odpowiadał na pytanie, po co nam Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny to bezpiecznik, to strażnik tego, by obojętnie jaka większość nie mogła naruszać praw mniejszości, by obojętnie jaka władza nie mogła naruszać tego najważniejszego polskiego dorobku demokracji, czyli naszej konstytucji. Dlatego jestem w każdym miejscu w Polsce, by właśnie tłumaczyć, by na przykładach konkretnych rozwiązań prawnych pokazywać, jak ważny jest Trybunał Konstytucyjny, czy szerzej sądy konstytucyjne w demokratycznej Europie, czy też szerzej w demokratycznym świecie. A zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego wielu zielonogórzan nazywa już telenowelą. Część mieszkańców kompletnie nie przywiązuje wagi do przepychanych polityków dotyczących Trybunału. Senator Platformy Obywatelskiej i szef PO w Lubuskiem Waldemar Sługocki zaznacza, że tej sprawy nie należy bagatelizować, ponieważ sędziowie Trybunału pilnują przestrzegania prawa i zgodności przyjmowanych ustaw z Konstytucją. Mogę wymienić jak z rękawa, bo prawie każda przyjmowana przez Prawo i Sprawiedliwość jest niezgodna z Konstytucją. Chociażby ustawa właśnie o Trybunale Konstytucyjnym to po pierwsze. Po drugie ustawa o służbie cywilnej, mam duże wątpliwości co jej do zgodności. Ustawa 500+, ustawa o policji, ustawa tak zwana antyterrorystyczna, ustawa o ziemi. To są przepisy prawa, które naruszają porządek konstytucyjny w Polsce. Kluby obywatelskie rosną w siłę w całej Polsce. To panele dyskusyjne, na których politycy z pierwszych stron gazet spotykają się z mieszkańcami i w luźny sposób dyskutują na temat najważniejszych bieżących spraw. Mariusz Marchewka, zielonogórski radny minionej kadencji, zaznacza, że to budujące, że takie spotkania cieszą się zainteresowaniem mieszkańców niezaangażowanych politycznie. Po to nam te spotkania, żebyśmy mogli też w Zielonej Górze porozmawiać między mieszkańcami, określić kto jakie ma poglądy. Brakuje takich miejsc do wymiany poglądów i w Zielonej Górze właśnie się ono tworzy. W ramach klubów obywatelskich będziemy się spotykali i o różnych tematach rozmawiali. Dziś Trybunał Konstytucyjny, myślę, że dyskusja ciekawa, a ci, którzy są obecni na spotkaniu, na pewno tego nie żałują. To było drugie w Zielonej Górze spotkanie klubu obywatelskiego. W pierwszym inaugurującym działania klubu na ziemi lubuskiej udział wziął przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.